Przepraszam ludzie, ja to spróbuję skleić. Najwyżej wrzucę to jako tak w dwóch partach naraz. Ale okej, mu damy na przyciągnięcie. Egoizm mamy, o, aha, no tak, bo z poprzedniego. Dobra, możemy zobaczyć, czy jest jakieś trzy opcje. Określa patroszyciela. Oho. Dobra, na razie to zostawmy tak. Spoczy. Komandor Shepard, wpisz hasło, aby otrzymać darmowy prezent. Kłopoty ze zbieraczami? Wypróbuj usługi Kazumi. Okej. Okay. Widzicie, to jest tam jeszcze nie złodziejstwa. Proszę podać hasło, komandorze Shepard. Milczenie jest złotem. Miło mi cię wreszcie poznać, komandorze Shepard. Kazumi Goto. Jestem twoją fanką. Cerberus przekazał ci informację o misji? Bardzo mnie zdziwiło, że wcześniej się do mnie nie zgłosili. Chyba za dobrze się ukrywałam. O co chodzi z tym hasłem i podchodami? Masz jakieś kłopoty? Jestem najlepszą złodziejką, nie najsłynniejszą i bardzo bym chciała, żeby tak pozostało. Poza tym musiałam się upewnić, że nikt mnie nie wkręca. Teraz nie mam wątpliwości. Prawdziwy komandor Shepard. Co cię połączyło z Cerberusem? To grubsza historia. W skrócie, szukali mnie, więc zaczęłam ich tropić, żeby się dowiedzieć dlaczego. Okazuje się, że zbierali ekipę, która wyruszy z tobą na ważną misję. Że oferują poważne pieniądze dla każdego, kto się zgłosi. Potrzebowałam pomocy z pewną sprawą, więc byliśmy interes, no i jestem. Rozumiem, że powinienem wiedzieć o tej umowie. Fakt. Pewnie o niej zapomnieli. Szukam Greyboxu mojego partnera. Zabrał go niejaki Donovan Hawk, ale ja go odzyskam. Jeśli taki masz układ z Cerberusem, załatwimy to. Zobaczysz, będzie fajnie. Jak dobrze pójdzie, nawet nie sięgniesz po broń. Lepiej już kończmy. Głupio to musi wyglądać, jak stoisz i gadasz do reklamy. Do zobaczenia na statku! On się fajnie teleportuje. Okej. Okay. Rekruci! Oto 20-kilowy nabój zawierający żelazo! Ciężki, co? Główne działo pan... Okej. Okay. Poprawili zabezpieczenie od twojej ostatniej wizyty. Wyłączcie to. Co? Naprawdę sądzisz, że... Tak, jasne. Przepraszam za kłopot. Nasze skanery dają złe odczyty. Wskazują, że jest pan... martwy. Parę lat temu uznano mnie za zaginionego w akcji. Zechce pan pomówić z moim kapitanem? Wprowadzi pana ponownie do systemu. Znajdzie go pan tuż za skanerami, po prawej. Dobrze. Niech trochę pokrzyczy. Tak? Już widzę, w czym problem, komandorze. Według mojej konsoli jesteś trupem. Nie boisz się, że tylko się podszywam pod Shepardę? Mamy najlepszy sprzęt sprawdzający w galaktyce. Badamy próbki DNA z płatków skóry. Ten sprzęt potrafi nawet wykombinować, jakie masz niezarejestrowane modyfikacje genetyczne. Twój sierżant wspominał, że możesz mi z tym pomóc. W takich sytuacjach trzeba z reguły reaktywować kartę identyfikacyjną w Zarządzie Bezpieczeństwa Stacji. Następnie prosi się biuro celne i służby imigracyjne o przywrócenie dostępu do Cytadeli. A potem idzie do skarbówki. Wielu udaje trupy, aby uniknąć podatków. Widzę jednak, że jesteś bardzo zabiegany. Może po prostu wcisnę ten guzik i będziemy mieli wszystko z głowy. Nie przepadasz za formalnościami, co? Są w porządku, dopóki pozwalają wykonywać obowiązki. Proszę, oszczędziłem ci właśnie 9 dni formalności. Tak czy tak, wpadnij lepiej do prezydium i daj im znać, że wciąż żyję.
Rada chętnie porozmawia z istotą, która uratowała ich łuskowate skóry. Tak zrobię. Przydałby mi się tylko dostęp do środków Rady i widm. Rada może załatwić wszystko. Najlepsze w pracy w SOC jest to, że dostajesz wszystkie potrzebne informacje. Wszystkie urządzenia i wszystkie środki. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Czy mogę wracać do pracy? Lepiej już pójdę. Będziesz czegoś potrzebował? Powiedz. Dobrze. O, Olwina jest dalej. O. Aha, tu są te brumbrumki. Szybka kolej. Włącz. Wezwij nowego towarzyszenie. Siedziałam w ambasadzie ludzkości. Tak, udaj się. Do prezydium. To spotkanie byłoby bardziej produktywne, gdyby dołączył do nas Udina. Radny Udina jest chwilowo niedostępny. Jako jego główny doradca mam jego pełne poparcie we wszelkich sprawach. Shepard przyjdzie lat... Komandorze, właśnie o tobie rozmawialiśmy. Upłynęło wiele lat, Anderson. Mam nadzieję, że dobrze ci się powodziło. Zdarzały się ciężkie chwile. Dobrze, że wróciłeś. Słyszeliśmy wiele plotek związanych z twoim nieoczekiwanym powrotem. Niektóre są niepokojące. Zwołaliśmy to spotkanie, żebyś mógł wytłumaczyć swoje działania. Jesteśmy ci to winni. W końcu uratowałeś nam życie w walce z Sarenem i jego getami. Zbieracze porywają ludzkich kolonistów z układów Terminusa. Co gorsza, sądzimy, że pracują dla żniwiarzy. Układy Terminusa są poza naszą jurysdykcją. Ci koloniści wiedzieli o tym, gdy opuszczali przestrzeń Rady. Pomijamy najważniejsze, panie radny. W sprawę zamieszani są żniwiarze. Tak, żniwiarze. Nieśmiertelna rasa świadomych okrętów czyhających rzekomo w ciemnej przestrzeni. Odrzuciliśmy to twierdzenie. Shepard, nikt inny nie natknął się na Ilos, na hologram, który wyjawił ci prawdę o żniwiarzach. Tylko ty i twoja załoga rozmawialiście z suwerenem. Ufam ci, ale bez potwierdzenia z innego źródła musimy uznać, że za atakiem getów stał Saren. Saren był istotą organiczną. Gety nigdy nie uznałyby go za swojego przywódcę. Słuchały go tylko jako przedstawiciela suwerena. Saren miał charyzmę. Przekonał gety, że żniwiarze istnieją naprawdę. Tak samo jak przekonał o tym ciebie. To był element jego planu ataku na Cytadelę. Żniwiarze to mit, który starasz się ciągle podtrzymywać. Nie kwestionujemy twojej wiary, ale nie każda legenda jest prawdziwa. Dobra. Uniemożliwiłem Sarenowi podbój Cytadeli. Poświęciłem wielu ludzi, aby ratować tę radę. Sytuacja jest trudna, Shepard. Pracujesz teraz dla Cerberusa, zdeklarowanego wroga Rady. To zdrada karana śmiercią. To przesada. Shepard jest bohaterem. Radny Udina nie pozwoliłby na tak skandaliczne pogróżki. Może osiągniemy kompromis. Biorąc pod uwagę twoje powiązania, nie możemy cię publicznie poprzeć. Okażemy ci jednak wsparcie na inne sposoby. Shepard, jeśli będziesz działać po cichu i tylko w układach Terminusa, Rada jest gotowa zaoferować ci przywrócenie statusu widma. Co to oznacza? Mam wrócić do papierkowej roboty? Nie ma takiej konieczności. To dowód naszej dobrej woli. Nie możemy się zaangażować w śledztwo dotyczące kolonii znikających z układów Terminusa. Ale przywrócenie statusu widma pokazuje nasze wsparcie dla ciebie. Przyjmuję waszą ofertę. Dobrze jest mieć radę po swojej stronie. Powodzenia w śledztwie, Shepard. Liczymy na szybki koniec dochodzenia i twoich związków z Cerberusem. Poszło lepiej niż się spodziewałem. Rozumiesz oczywiście, że oferta Rady to tylko symbol. Tak naprawdę nic nie zrobią. Nawet jeśli mi nie pomogą, warto zachować dobre stosunki. Fakt. Nie przejmuj się Radą ani przymierzem. Znajdę jakiś sposób, żeby się ciebie nie czepiali. To nie powinno być trudne, póki będziesz się ograniczać do układów Terminusa. Anderson, musimy pogadać o... Shepard, co ty tu robisz? Wpadłem zobaczyć, co u Andersona. Nie musisz mnie osłaniać. Zaprosiłem Sheparda na rozmowę z Radą. Spotkanie właśnie się skończyło.
Zwróciłeś się do Rady za moimi plecami? Wiesz, jaka z tego wyniknie polityczna afera? Rada przywróciła mnie na stanowisko widma. Wystarczy im, że ograniczę się do układów Terminusa. Tak, to faktycznie jest umowa korzystna dla obu stron. Tak czy siak, nie miałeś prawa podejmować takiej decyzji bez mojej wiedzy. Może już pora, żeby przymierze znalazło mi nowego doradcę. Anderson znalazł takie rozwiązanie trudnej sytuacji, na którym zyskały obie strony. Możesz udać, że od początku o wszystkim wiedziałeś, albo wytłumaczyć przymierzu, dlaczego ma zdymisjonować robiącego swoje doradcę. Nie dajecie mi wyboru. Znam tę grę. Powiem innym radnym, że popieram ich decyzję. Na razie, panie radny. Może się jeszcze kiedyś spotkamy. Lepiej będzie, jeśli zachowamy dystans. Oczywiście tylko dla zachowania pozorów. Aha. Co za dupek. Udina już wcześniej był draniem, a teraz jako radny jest 10 razy gorszy. Jednak lepiej, że to nie ja jestem radnym. Udina dobrze promuje interesy przymierza w Cytadeli. Pamiętasz, skąd się tu wziąłeś? Cała reszta zakopała się w swoich procedurach. Część z nich jest konieczna. Niełatwo dostrzec skalę tutejszych problemów, ale wystarczy zacząć czytać o stosunkach między przedstawicielami różnych ras. Nie potrzebujemy zagrożenia z zewnątrz. Dość mamy problemów z utrzymaniem tutejszej równowagi. Lepiej pójdę. Jasne, Shepard, rozumiem. Chciałbym być bardziej pomocny. Będę tu, gdybyś zechciał kiedyś porozmawiać. Dobra, to ja to robię. Uważaj na siebie. Nie możesz ufać. Cięcie. Temerusowi.